Witam serdecznie. Dzisiaj mam do zaprezentowania piękną Toyota Yaris z 2020 roku z silnikiem 1.5 o mocy 111 koni mechanicznych. Przed nami wersja premium poszerzona o wersję City, a w wersji City mamy halogeny przesiąkielne, mamy kamerę cofania i koło dojazdowe, a w wersji premium jakby póki jesteśmy po zewnętrznej stronie samochodu, mamy oczywiście grzane lusterka i tutaj na pochyłę tego, co mówię, mamy właśnie koło dojazdowe na zimę i wiosenną słotę dywany gumowe, jak również kamera cofania. Także auto jest naprawdę bardzo ładnie wyposażone, do tego fotele w bardzo ładnych odcieniach popielu, od najciemniejszego do najjaśniejszego i oczywiście z przodu, a jakże duże fotele i przywita nas za chwilę duży kolorowy ekran, jak to właśnie w odmianie premium. A teraz w odmianie premium mamy jeszcze, poza oczywiście rzeczami, o których już wspominałem, mamy do dyspozycji multifunkcyjną kierownicę z tempomatem i oczywiście z limiterem prędkości, jakże ze sterowaniem radia po lewej stronie. Teraz poniżej, że tak powiem, deski rozdzielczej mamy line assist, czyli asystę zmiany pasa ruchu i asystent antykolizyjny, które możemy tutaj sobie regulować właśnie odległość dojazdu do poprzedzającego nas pojazdu. Mi się ładnie zrymowało. A tam poniżej mamy asystent zmiany pasa ruchu dostępny, włączanie bądź wyłączanie dopiero powyżej 50 km na godzinę. Jak zresztą widać w komunikacie. A komunikatów serwisowych oczywiście brak, jak zawsze w naszych samochodach. Do dyspozycji właśnie mamy ładny, kolorowy ekran, a co za nim idzie, pełną dyspozycyjność i oczywiście aplikacje, czyli mamy Apple CarPlay i Android Auto. Możemy ekran oczywiście wyłączyć i powrócić do tych wszystkich funkcji w stylu właśnie Apple CarPlay i Android Auto. Także jeżeli w tych funkcjach się tutaj odnajdziemy, to myślę, właśnie tu chciałem to pokazać, to myślę, że jakby cała reszta komunikacji jest załatwiona, bo robimy to za pomocą naszych telefonów komórkowych. Do tego oczywiście mamy klimatyzację i regulację płynną temperatury. Do tego oczywiście jest możliwość łączenia się za pomocą USB. I co najważniejsze w tym egzemplarzu, jeżeli chodzi o sposób jazdy i z walory jezdne, to 6-stopniowa skrzynia biegów, płynnie, naprawdę płynnie funkcjonująca. Najważniejsza jeszcze rzecz oczywiście po trybach jazdy i 6-stopniowej skrzyni, to oczywiście jest serwis. A serwis był regularnie prowadzony. W pełni mamy tutaj do dyspozycji książeczkę serwisową. Auto jest cały czas serwisowane i zgodnie z naszymi serwisami mamy ostatni serwis zrobiony na 149 tysięcy. Auto ma chwilę powyżej 150, także serwis był wykonany całkiem niedawno. Auto nie ma praktycznie po serwisie przebiegu, także można śmiało jeździć bez żadnych kolejnych inwestycji w ten samochód. Także polecam serdecznie ten egzemplarz. Wersja premium poszerzona o pakiet City, także auto naprawdę bogato wyposażone. Zapraszam na naszą stronę papis.pl i do kolejnych YouTube'ów, kolejnych polskich salonów przez nas sprzedawanych, jak i ten Yaris, który też jest polską salonówką. Do zobaczenia, do miłego, cześć!